jak Państwo wszyscy widzieliście, byli zafascynowani tymi rybkami. Historia o tych rybkach to jest osobny temat, także ja w ogóle nie będę go przytaczał. Ale jak widać, o, witamy serdecznie Panią Marszałek. Cieszymy się bardzo, od razu zapraszamy tutaj. Cieszymy się bardzo, że Pani Marszałek znalazła dla nas czas. To jest naprawdę zaszczyt. Ja bardzo się cieszę i przepraszam. Z okazji Światowego Dnia Chorego zaprosiliśmy do Państwa tych młodych, fantastycznych aktorów, którzy oprócz tego, że są aktorami, to są uczniami. Skąd? Oni się sami potrafią przedstawić, ale ja ich przedstawię. To są uczniowie Szkoły Podstawowej Fregata. Zobaczcie, jakie mają piękne koła ratunkowe. To nie jest koło ratunkowe. To są uczniowie z klasy startowej i przygotowali program artystyczny. Do tego występu przygotowali nauczyciele pan Piotr Schneiderowicz i Michał Kojnarski. Gościnnie wystąpi przed nami Tomek Kopański, młody, utalentowany muzyk, uczeń pierwszej klasy gimnazjum. Scenariusz mam tutaj napisany, jaki będzie, ale niech on będzie niespodzianką. Ja bardzo Państwa jeszcze raz serdecznie witam. Przede wszystkim witam nas wszystkich, bo my jesteśmy tutaj w domu, tak? Także ja zawsze witam jako domowników, bo domownicy są i z tej strony. Cieszę się bardzo i oddaję teraz czas naszym fantastycznym aktorom. Zapraszam. Ja chciałbym, zanim wykonamy pierwszy utwór, powiedzieć, że nauka w naszej szkole to jest jak bajka i do tego właśnie tematu prowadzi nas pierwszy utwór. Thank you.
Księżyc lata, odejdź szybko. Jestem sobie złotą rybką, słysząc taką pogawędkę. Ryba złoni ją na wędkę, dusi całą noc śniadanie. Zjadł rana śniadanie, dusi całą noc śniadanie. Zjadł rano na śniadanie, dusi całą noc śniadanie. Zjadł rano na śniadanie, dusi całą noc śniadanie. Kontrakt opiewał tylko na 20 minut, więc przykro mi, no, oni są wyrywani. Na pewno się poczęstujecie czymś pysznym. Ja przypomnę, że wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej Fregata. Bardzo dziękuję. Tak się złożyło, że odkąd tutaj moja droga połączyła się z tym domem, to tak sobie wymyśliłem, że wszyscy, którzy tutaj się pojawią, będą takimi naszymi przyjaciółmi. Także jak kiedykolwiek, gdziekolwiek usłyszycie słowo Fregata, to myślę, że będzie nam się to dobrze kojarzyło. Jeszcze raz brawami i słodkim potencjałem.